Ja mam takie pytanie, czym w takim razie są ruchy społeczne? Bo mam wrażenie, tutaj troszeczkę Szymon zaczął o tym mówić, że mamy pewne pomieszanie pojęć. I rzeczywiście osadza się trochę organizacje społeczne w roli przede wszystkim wykonawców zadań publicznych. A to jest być może tylko część tego, czym powinny się organizacje społeczne zajmować. Ponieważ mamy mówić o wpływie, to ja bym chciała właśnie spytać o to, jak widzicie w ogóle organizacje społeczne, czym one powinny być, czy ten sektor powinien jakoś podzielić się zadaniami. Ja przypomnę, że w tej chwili pracujemy na wdrażaniu tak zwanego modelu współpracy między administracją a organizacjami. To jest taki model, który mówi o tym, że jeśli chodzi o organizacje społeczne, ja już nie będę wnikała w definicję ustawową, bo ona też jest taka dosyć specyficzna. Mówimy o kilku sferach przynajmniej, mówi się przynajmniej o trzech płaszczyznach współpracy, budowanie infrastruktury, czyli coś, co jest nakierowane na wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego jako takiego. O wspólnym wypracowywaniu polityk publicznych i tutaj mówi się o wspólnym badaniu potrzeb, o wspólnym planowaniu, konsultowaniu tych polityk, ich wdrażaniu, a później wspólnej ocenie, czy rzeczywiście osiągnęliśmy to, czego sobie życzyliśmy na początku. No i ta sfera zadań publicznych, która jest chyba taka najbardziej zrozumiała dla organizacji, bo to zwykle mi się kojarzy prosto, że to jest dotacja, że robimy jakiś projekt, tak? Czy organizacje rzeczywiście powinny zatrzymywać się tylko na tym elemencie, przynajmniej ja to tak obserwuję, bardzo dużo organizacji w tym się zatrzymuje, na elemencie wdrażania polityki, która jest przez kogoś innego ustalona? Kiedy mówimy o trzecim sektorze, no to mówimy o zalegalizowanych czy zarejestrowanych organizacjach społecznych, które właśnie wykonują zadania publiczne, robią jakieś festiwale, koncerty, no taką fajną tam działalność na przykład kulturalną, robią też, zajmują się też działalnością taką no sportową, ale społeczną, opieką społeczną, tak, fundacje prowadzące domy pomocy społecznej i tak dalej, czyli właśnie ta cała sfera zadań publicznych, zdefiniowanych zresztą w artykule 4, 33 podpunkty, które definiują nam całą tą sferę zadań publicznych. I problem jest taki, że tak naprawdę to państwo deleguje na organizacje coraz większą ilość tego typu zadań. Oczywiście daje im jakieś tam konkursy, czyli organizuje im czas, tak bym to powiedział. Tak zwane NGO-sy można podzielić na dwie grupy. Takie, które są w cudzysłowie dobrze ustawione i zawsze zadowolone. I to są organizacje, których generalnie nie widać w sferze życia publicznego. Ewentualnie one mogą występować w ramach jakichś takich tak zwanych pozytywnych działań. Druga grupa, której w Poznaniu jednak jest sporo i my żeśmy jakby opierali naszą te działania przedwyborcze na tej grupie, to są organizacje, które są niezadowolone z różnych względów. One mogą być niezadowolone z efektów swojej pracy, ale mogą być też niezadowolone z pieniędzy, które otrzymują, tak? I tu jakby ta motywacja nigdy do końca nie jest czysta. No i no to są takie organizacje jak nasza, miejmy nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Myślę, że Inwestycje dla Poznania są taką organizacją, która po prostu postawiła na działalność społeczną i polityczną, jakby z punktu zakładając, że nie możemy w żadnej mierze brać pieniędzy od miasta i to po prostu jest nasza podstawa, nasza niezależność i nasza autonomia. I było widać w czasie tych wyborów nawet przyszli ludzie kultury, którzy też gdzieś tam w jakiś sposób byli finansowani. Zresztą no w Poznaniu mamy sytuację Teatru Niepokornego, który jest teatrem, jest instytucją miejską, a która jest osoby, które to robią, są niepokorne w stosunku do władzy miejskiej i non-stop jest nieustający jest konflikt. W związku z tym jakby moje jakby pytanie do tego, co ty powiedziałeś, do czego my byśmy mieli dążyć? Bo oczywiście fajnie, żeby organizacje były niezależne, albo żeby miejska instytucja kultury była niezależna w sensie jakby swojej własnej opinii od władzy, która ją jakby zasila. Tylko pytanie jest o narzędzia i jak to zrobić, tak? Bo to jest istotne, bo to, że organizacja może być niezależna, bo się sama finansuje, to jest okej, nie? Natomiast czy organizacja, która... Podobnie to działa w wypadku urzędnika. No, powiedzmy, mamy urzędnika sensownego, który nie zgadza się z decyzją prezydenta i mówi publicznie, no panie prezydencie, pan zrobił źle, tak? No, czy sobie wyobrażamy, że to jest możliwe? No ja sobie nie wyobrażam, tak? A czy to jest słuszne? No byłoby słuszne, tak? Bo to gdyby urzędnik mógł coś takiego powiedzieć, no to byłoby dobre, skoro jeżeli by się okazało, że ma rację. Także ja nie wiem, jak tutaj to rozwikłać. I potem został klientem programu ProPublico w
Tak, no w Poznaniu była taka historia, jak się ten facet nazywał? Sekretarz miasta skrytykował prezydenta Grodzkiego. Nie wiem, czy to była kwestia budżetu, czy czegoś tam już jakby nieważne. No i długo jakby w tym urzędzie nie pracował. Znaczy to, co ty mówisz, to można też ująć tak, bo to gdzieś tam za mną łazi, że są NGO-sy, znaczy organizacje społeczne, które żyją z konserwacji, zresztą to rozmawialiśmy chyba ostatnio, konserwacji systemu, czyli nic ma się, wszystko jest jak najlepiej pod słońce, bo my jesteśmy, tak, to są ci twoi zadowoleni i ci, którzy jak gdyby właśnie są niezadowoleni, chcą zmiany i to jest właśnie ta różnica. Natomiast chciałem was tak zaskoczyć takim skojarzeniem, że są takie dwie organizacje, właśnie były czy są, które były bardzo głośne, ale jak gdyby pokazały faka temu systemowi i zadziałały obok. Czyli to była Samoobrona Lepera, która była związkiem zawodowym, partią polityczną, stowarzyszeniem i ruchem społecznym, jeszcze nie wiadomo czym, bo to był Leper, to tam był półbogiem przecież, to taki religijny ruch prawie. No i oczywiście ojciec dyrektor, to są takie, dla mnie one są trochę na drugim biegunie takich różnych też niby NGO-sowatych fundacji, które są koncernami, mają wielomilionowe fundusze i też się zaliczają do naszych formalnie kolegów. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania samorządu bez poparcia organizacji pozarządowych. I niestety ja widzę, że bez współpracy z organizacjami, chodzi mi o tematy. Mamy jakiś temat ważny dla miasta, więc trzeba by tych ludzi wysłuchać. Natomiast powiem wam tak, jako radni mamy naprawdę bardzo, bardzo mało czasu na takie działania. I mamy bardzo mało możliwości. Też może głupie tłumaczenie, natomiast w praktyce wygląda to tak, że organizacje pozarządowe docierają do nas te, które znamy, tak, z którymi mamy jakiś tam kontakt, ponieważ Rada Miejska nie jest w stanie przy tej ilości spraw z różnych dziedzin, nie ma czegoś takiego jak sesje tematyczne, prawda? Czasami mam takie wrażenie, że to by było znakomite rozwiązanie, bo wtedy do takiej sesji człowiek by się przygotował bardzo dobrze, porządnie, przez ileś tam spotkań. Nie ma takiego okresu czasu, żeby przygotować się porządnie do każdego tematu bez współpracy z ludźmi zainteresowanymi. Tak naprawdę, no, przepraszam, ja tak mówię z pozycji radnego, bo no, w tej chwili to jest mi jakby najbliższa pozycja. Widzę działalność radnego jako człowieka, który usiłuje sobie radzić. Naprawdę. To tak jest, że gdzieś tam odwołuje się do jakichś właśnie swoich znajomych, gdzieś tam coś czyta, natomiast nie ma możliwości stworzenia przez to, że w Radzie Miejskiej są ludzie z partii. Najczęściej są to partie. Ludzie są normalni obywatele, organizacje są zrażone do polityków. Nie mają zaufania. Więc ta współpraca jest bardzo trudna, bardzo trudno jest naprawdę wokół czegoś organizacje pozarządowe czy ludzi z grami. Przepraszam bardzo, ale ja mam zupełnie inne zdanie. Ja sobie wyobrażam funkcjonowanie samorządu bez organizacji społecznych i NGO-sów i wiele samorządów sobie doskonale radzi. Wręcz traktuje organizacje społeczne jako coś, co jest przeszkodą. W Poznaniu wypracowaliśmy sobie dość wysokie standardy, jeżeli chodzi o na przykład sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym. Jest to ciężka praca organizacji społecznych, ludzi na osiedlach, ludzi poszczególnych obywateli. Mamy system dwustopniowy konsultacji społecznych poza konsultacjami urzędowymi. Proszę Państwa, to nie jest zasługa władz miasta, to nie jest zasługa polityków, tylko to jest zasługa ludzi, tak? Siłą przekonywania, marudzeniem, mędzeniem, włażeniem, wylatywaniem jednymi drzwiami, wchodzeniem drugimi itd., itd. Ciężka praca. Na innych polach nam się to na przykład nie udaje. W ramach polityki społecznej, polityki mieszkaniowej w Poznaniu natrafiamy na mur po prostu obojętności, na mur kłód rzucanych pod nogi. Tam organizacje społeczne do niczego władze nie są potrzebne. Nie chciałbym w tej chwili jakby się analizować, dlaczego tak jest. Natomiast mam duże doświadczenia z gminami podpoznańskimi, no ponieważ głównie zajmuję się zagospodarowaniem przestrzennym. Proszę Państwa, to co się dzieje w gminach, jeżeli chodzi o brak dostępu zwykłego obywatela do wiedzy elementarnej,
to po prostu to są nieustające naruszenia przepisów ustawowych, konstytucji itd., itd. Także naprawdę gminy i władza doskonale bez organizacji społecznych i bez obywateli sobie radzą. Ja mam po prostu wrażenie, że wasze dwie wypowiedzi się mieszczą w tym, co powiem, że w obecnym systemie prawnym są bardzo możliwe różne postawy władz samorządowych wobec organizacji społecznych. Na przykład mamy pewne przyjaciół we Wrocławiu, ja zresztą jestem trochę osobiście związany, i tam na przykład Dotkiewicz to tak działa, że on jakby uprzedza, zanim NGO-cy na coś padną, że coś jest w mieście źle, to on już to rozwiązuje i każe im pomagać sobie. Oni są jakby kastrowani zupełnie. To nie są wojownicy, tylko to są, wszyscy kochają Dutkiewicza. I to jest w ramach tego systemu prawnego, jak to, o czym Maciej mówił. Natomiast ja się pytałem, o czego to zależy. Znaczy, mi się po prostu wydaje, że to jest rzeczywiście kwestia woli. Jeżeli dominuje, powiedzmy, w danej gminie czy mieście pewna postawa, to na przykład u nas to jest miasto biznesu, komercyjne, tak? To jest najważniejsze. Prezydent jest byłym ekonomistą uważającym się za finansistę i dlatego miasto leży już na opadkach finansowo, ale to jest centrum uwagi. I druga rzecz, tego co tu mówiłeś, żeby się nie rozgadywać. Tak przyszło mi do głowy, że jeżeli jest tak, że tysiące ludzi wychodzą w różnych sprawach na ulicę spontanicznie, to znaczy, że struktura społeczna ta polityczna po prostu nie działa. Nie działa. Nie działa. I to system nie działa. Jak gdyby trzeba sobie to zobaczyć, tak? Że i NGO-sy, i partie, i różne inne formy, parafie, tam nie wiem co, harcerstwo i kółka różniejca po prostu nie działają, bo jest mnóstwo energii. Na przykład ruch kobiecy dla mnie działa, bo to jest zorganizowane, przepychają ustawy i jak wchodzą na ulicę, to w pewnych strukturach. Analizy, które robiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z takimi silnymi partnerami, którzy razem analizowali w ogóle, jak wygląda ten styk administracji i organizacji. Bo tak, prawa to my mamy już dosyć. Rozwiązań prawnych naprawdę mamy sporo i narzędzi mamy bardzo dużo, tylko w ogóle z nich nie korzystamy. I to, co wyszło i co chyba gdzieś tam podskórnie każdy czuł, ale zaleceniem z tego modelu jest właściwie budowanie tak zwanej kultury. Kultury współpracy. I czy to będzie współpraca, która będzie polegała na jakimś zachęcaniu do żywego dialogu, na pewnym sprzeczaniu się, tak? Czy to będzie kultura współpracy, która będzie, tak jak tutaj wspomniałeś, że się uprzedza potrzeby i tylko już angażuje organizacje i obywateli. Jest to trochę paternalizm. Wiele gmin, szczególnie małych, tak działa, wiejskich, prawda? I to tak często tak się kończy, że z drugiej strony, jak ktoś jest dobrym wójtem i wie, czego ludziom potrzeba, to czy to jest aż taka zła opcja? Ja bym chciała przejść tylko w takim razie do takiego pytania, bo trochę wychodzi nam z tej dyskusji, że mówię, że narzędzi mamy sporo. Czy może w takim razie organizacje społeczne przede wszystkim się powinny skupić właśnie na aktywizacji i edukacji ludzi, czyli na tym, żeby mieć trochę społeczeństwa aktywnego? A przytoczę jeszcze może, bo trochę zebrałam takiej prostej statystyki, słuchajcie, jeśli chodzi o Polskę, to jeśli mówimy o tym w ogóle, z czym się mierzymy, z jaką materią. Do członkostwa w organizacjach pozarządowych, jakkolwiek rozumianych, to już jest kwestia respondenta, przyznaje się w Polsce średnio 11% ludzi, tak? I tu mówimy o wszystkim, łącznie z komitetami rodzicielskimi przy szkole, bo tu też często ludziom się kojarzy, czy to będzie, nie wiem, przy parafii, czy to będzie OSP na przykład, które też są takimi organizacjami wiejskimi, mocno działają, różne bywają, tak? Czasami fajnie działają, czasami gorzej. Ekologiczne organizacje. Czy ja miałam ostatnie spotkanie w tym tygodniu na przykład z bardzo aktywnymi paniami z terenu województwa, z kół gospodyń wiejskich. To po prostu jest taka siła, słuchajcie, bardzo fajnych organizacji, które dużo robią w swoich społecznościach. Jeśli chodzi o zaufanie, bo to też jest istotne, do władz lokalnych, to średnia dla Polski to jest jakieś 25%, bo ci mówię, że mniej więcej 25% ufa władzom samorządowym, sąsiadom jakieś 75%. Tam są różnice, jeśli chodzi o poszczególne województwa, ale jakby z taką materią się mierzymy, tak? A też ilość organizacji na że tak powiem, per capita mamy jedną z najniższych Europy. Żeby trochę odnieść się do tego tematu, czy jest jakiś pomysł, albo co powinniśmy, gdzie położyć nacisk, żeby społeczeństwo obywatelskie stało się żywym faktem i żeby było tak, jak słyszałam z poprzednich prezentacji, było tak, że rzeczywiście 1/3 obywateli mocno się angażuje, 1/3 może trochę mniej, a zaledwie 1/3 mówi ja dziękuję, tak? U nas przypomnę, 11% w ogóle się przyznaje do jakiejś tej działalności takiej poza własnym kręgiem rodzinnym i znajomych.
dla mnie aktywizacja właśnie tej części gospodarczej organizacji. Czyli to, co my de facto zaczęliśmy robić jakieś półtora czy roku temu, czy dwa lata temu zaczęliśmy o tym myśleć. Czyli właśnie tego, żeby nikt nas, żeby żaden urząd nas z lokalu nie wyrzucił, no to zawsze mieliśmy lokal własny komercyjnie, bo na komercyjnych zasadach, a w tej chwili jeszcze postanawialiśmy mieć jak najwięcej własnych pieniędzy, stąd działalność gospodarcza organizacji, stowarzyszenia. No i stowarzyszenie jest właśnie takim miejscem, w którym kształtuje się ten duch demokratyczny. Taki, że jeżeli, nie wiem, ja z czymś nie daję rady jako członek zarządu, jeżeli my z Michałem zaczniemy robić jakieś wałki na przykład, to nas walne zebranie z tego błyskawicznie rozliczy, tak? I to jest jakby taka podstawowa mikrokomórka odpowiedzialności demokratycznej przede wszystkim. Właśnie to jest, układa nacisk na to, że to chodzi o stowarzyszenia i o różnego rodzaju mikrostruktury, też o charakterze gospodarczym, które są demokratycznie, mają demokratyczną strukturę własności i na różnych, oczywiście autonomicznych zasadach sobie kształtują statut, bo jedni muszą mieć tam 5 ludzi w zarządzie, inni 2 osoby w zarządzie, jedni będą mieli całą radę nadzorczą, inni komisję. Nieistotne. Ważny jest sam proces tego, że mogą na przykład odwołać swojego szefa, tak samo jak mogą odwołać, nie wiem, potem prezydenta, wójta i tak dalej. I zaczynają rozumieć, że władza zwierzchnia należy do zebrania walnego. Czytaj dalej, do mieszkańców miasta, do narodu. I to jest, jeżeli to nie wejdzie ludziom w krew w sposób taki praktyczny, no to żadna edukacja, oni mogą przeczytać. Ja tutaj właśnie szukałem takiego fragmentu w tym referacie, o którym wspominałem, gdzie właśnie trochę się nabijam też z tej takiej wiary w edukację, no bo to jest strategia, jest WRSO, strategia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ta systemowa zatwierdzona przez Radę Ministrów w 2008 roku. Ona właśnie tam pisze, że jedyną możliwością na zmianę, na rozwój społeczeństwa obywatelskiego jest właśnie edukacja, czytaj, szkolenia, prelekcje, wykładziki i srutututu, tak? Żadnej praktycznej działalności. Przypomina mi się tekst Marcina Janosika z Poznania kiedyś w Obywatelu, gdzie on pisał właśnie, że nawet takie organizacje jak jakaś jest fundacja, która się nazywa Wspieranie Rozwoju Demokracji, tak, czy coś takiego. Demokracji lokalnej. No jest coś takiego, że w pewnym momencie jak nawet wykreśliła możliwość finansowania zbiórek podpisów. Już nie tylko pikiet i chodzenia z tubą na ulicę, tylko nawet zbiórek podpisów już nie można było robić, sfinansować z jakichś tam właśnie zewnętrznych środków, więc no to jest chore, to jest tak, ja to tam sobie tak na własny użytek porównałem, że to już nawet nie jest dawanie wędki, tylko to jest pokazanie elementarza, że tam jest wędka i słuchaj, kołowrotkiem to się mniej więcej tak kręci. I tak my się mamy nauczyć demokracji, tak? Z tego rodzaju podręczników i ten. I ja mówię, ja wiem, jak się sam uczyłem demokracji. Najpierw w studenckim radiu, gdzie jak był prezes, czy też redaktor naczelny, który był po prostu redaktorem, który dbał świetnie o infrastrukturę, ale ludzie zaczynali odchodzić, po prostu nie dbał o ludzi, więc część ludzi się wkurzyła, postanowiła go odwołać, ale nie było kontrkandydata, więc na walnym zebraniu z bólem serca większość ludzi zagłosowała jednak, że on zostaje, bo nie ma nikogo lepszego. Typu procesy się pogłębiają, pojawia się też odpowiedzialność finansowa, odpowiedzialność za realizowane działania, za zatrudnionych ludzi i tak dalej. Tak z każdym jakby stopniem tej praktyki to rozumienie właśnie tego, że ja jestem odpowiedzialny wobec tych ludzi, bo oni mnie wybrali, to jest z jednej strony, a z drugiej strony ja mogę sobie za chwilę iść na urlop pod warunkiem, że sobie, jeżeli zależy mi na tym miejscu, które przez ileś lat wkładałem kupę energii, żeby ono nie splajtowało, nie poleciało z dymem i tak dalej, to muszę sobie wykształcić kolejne kadry. Są ludzie, którzy organicznie czują, tak, rękami i tyłkiem czasami czują to, na czym właśnie ta demokracja ma polegać, a nie, że przeczytają sobie w podręczniku o zasadach partycypacji i absorpcji środków unijnych. Wizją organizacji jest również to, żeby przekonała do siebie nie tylko swoich członków, no to by było absurdalne założenie. Jak można docierać do ludzi z tematami trudnymi, z tematami, których nie rozumieją, albo rozumieją, no tak naprawdę ich koncepcja, często tak jest, że koncepcja ludzi mieszkających na jakimś terenie jest absolutnie sprzeczna z interesem całego miasta. I ja myślę, że podstawą jest dotarcie przez organizacje, które mają wypracowane pewne rozwiązania, koncepcje, do ludzi, którzy się nie włączyli, i przekonanie ich do zabrania głosu, bo tak będziemy
no, organizacje będą żyły własnym życiem, tak? Nie będą zdobywać poparcia i ich siła nie będzie rosła. To będzie takie dreptanie w miejscu. Nie no, to pełna zgoda. To raz, po pierwsze, ja się tutaj odwołuję bardzo do takiego systemu pewnych zasad i wartości, które się nazywają zasadami rotterdamskimi, a poza zasadami manchesterskimi. To są stare zasady spółdzielcze. Takie jak właśnie jedna głowa, jeden głos. Nie, mówimy o przedsiębiorstwach. Nie kto ma 50 plus 1%, kto jest właścicielem wszystkich ludzi pozostałych, tylko jedna głowa bez względu na udziały finansowe, jedna głowa, jeden głos. Zasada równości, zasada też właśnie otwartości, inkluzywności. Stowarzyszenia powinny być otwarte. Oczywiście powinien być jakiś okres przygotowawczy, ale to, żeby one włączały do siebie kolejnych ludzi. I konieczność angażowania się właśnie też w sferę publiczną, czyli w to, no właśnie to, żeby mieć świadomość, że nie istniejemy w próżni sami dla siebie. Ale to nic lepiej nie uczy człowieka jak działalność gospodarcza, czyli umiejętność rozumienia rynku. Zwyczajnie rozumienia, że ja, jeżeli chcę mieć usługi, to muszę iść tam do ludzi, tam gdzie, żeby te usługi sprzedać. Dokładnie tak samo jest z usługami społecznymi. Ja dlatego mówię, może jest to trochę ideę fix, takie moje, ale wcale się nie opieram, że to jest jedyne i najlepsze rozwiązanie. Natomiast osobiście sobie takie właśnie kierunek obmyśliliśmy i będziemy go, mam nadzieję, konsekwentnie realizować, że to jest właśnie przez tą taką działalność, taką dobrze rozumianą ekonomizację i umiejętność orientowania się na rynku i to tak samo działa, to jest ta sama psychika, tak, psychologia, przepraszam, która powoduje, że ludzie kupują jedną usługę, czy kupują ciuchy, płacą za to pieniędzmi, to tak samo mogą kupić zadowolenie, radość ze współuczestniczenia w czymś, płacąc za to swoim czasem. To jest dokładnie ta sama transakcja ekonomiczna, inny środek wymiany. I to jest jakby taka jedno z możliwych rozwiązań, natomiast myślę, że każdy musi sobie, każda jakby taka mikrostruktura musi sobie wypracować swoje rozwiązania, ale adekwatne też do potrzeb możliwości, bo tutaj ten model taki oświeconego monarchy, tak, jakiegoś wójta, który mógłby też bardzo fajnie animować działalność. Mamy masę przykładów z naszej historii, takich bardzo fajnych społeczników, no choćby od Staszica, który założył pierwszą spółdzielnię w Polsce. Gdzie on po prostu kupił tym chłopom kawał ziemi, porozparcelował i nauczył ich, jak oni mają tam razem sobie gospodarować, żeby się nie pozabijali i żeby jeszcze był z tego wspólny pożytek. Więc taki model też jest jak najbardziej sensowny i tutaj się pojawia właśnie to, że ja jestem ogromnym zwolennikiem tego, żeby społecznicy właśnie wchodzili do rad miejskich, albo też do zarządów, tak? Tutaj jak Łukasza gdzieś, byłem jednym z tych osób, które kopały Łukasza, żeby się właśnie kandydował do tam jako pełnomocnik pani prezydent. No właśnie między innymi po to, żeby gdzieś ten, żeby te dwa sektory się zaczęły przenikać, tak? Bo to jest ta zasada buta w drzwi pierwsza, a druga jest taka, że właśnie jest zawsze szansa, że one się też zaczną lepiej poznawać i rozumieć, no bo jeżeli władza ma należeć do ludzi, ludzie mają się możliwość organizowania stowarzyszenia, to ta władza wykonawcza w postaci administracji no musi to zacząć jakoś, to inaczej się nie da, to musi się zacząć luksować. Do tego, co pan powiedział na temat prezydenta Dudkiewicza, ja myślę, że ogromną umiejętnością człowieka, który rządzi, to powinno być nie narzucanie swojej wizji, tylko jej przedstawianie pod rozwagę, tak? Mam jakąś wizję, coś proponuję, ale też słucham tego, co się do mnie mówi i jestem w stanie ją w bardzo dużym stopniu skorygować. I w tym momencie to byłby dla mnie taki dobry prezydent. Ten, który jest w stanie pożegnać się ze swoim z 90% swojego ukochanego pomysłu po to, żeby on funkcjonował lepiej. I jak to zrobić? Pytanie oczywiście, żeby to uświadomić osobom przekonanym o tym, że one są najważniejsze i najmądrzejsze na świecie, że jednak czasami warto. I myślę, że bez zaangażowania właśnie bardzo szerokiej rzeszy ludzi, bez przekonania ich przez organizacje pozarządowe, bo to organizacje pozarządowe tworzą pewne pomysły, rozwiązania, jakieś wizje miasta, tak? Te wizje są najbardziej spójne, jeśli pracuje nad nim jakieś grono ludzi, a nie jedna osoba, która pisze uchwałę, mówi tutaj będzie tak, bo ja tak wymyśliłem. I bez tego nie ma tej korekty skutecznej.
No pytanie oczywiście, czy to trzeba robić bezpośrednio, stając się tym prezydentem, kandydując na tego prezydenta, wchodząc do rady, lobbując, czy też tworząc na przykład przy Radzie Miejskiej jakieś, no właśnie, komisje dialogu obywatelskiego, tak? Które z jakimiś propozycjami by wychodziły. Ja tak postrzegam rolę Komisji Dialogu, nie jako ciała takie sobie doradcze, tylko też wychodzące z inicjatywy. Okej, znaczy tak jakby znowu się troszkę odnosząc, to w sytuacji oczywiście, kiedy jest tak, że jest wójt, prezydent, fajna rada miasta, prawda, która jakby chce posłuchać głosu obywateli, no to jest wszystko bardzo fajnie i to na pewno świetnie działa. Natomiast no, podstawowe pytanie jest takie, co się dzieje, kiedy tak nie jest. Tak? No i co wtedy obywatele, mieszkańcy czy organizacje społeczne mają zrobić, żeby się dopchać do głosu. No i nasze doświadczenie jest takie, że tylko i wyłącznie siła gwarantuje to, że cię władza wysłucha i to jest siła, która jest oparta praktycznie na dwóch elementach. No przede wszystkim zawsze jest ten bat wyborczy. No my to wiemy, widzimy, na ile mamy większy wpływ na to, co się dzieje w Poznaniu, chociaż przegranych, ale w wyborach, które już jakby zaistnieli jednak. To jest wyraźnie wyczuwalne. Także ta siła po prostu jest bardzo istotnym elementem. Trochę z tej dyskusji wychodzi, że tak, że mamy taką ścieżkę, że jakimś cudem mądry zarządzający zaczyna wdrażać narzędzia, dzięki którym aktywizujemy obywateli, ponieważ obywatele, no, w Polsce szczególnie mamy z tym duży kłopot, tak? Ja jeszcze raz wrócę do mojego poprzedniego pytania, czyli co zrobić, żeby większa ilość mieszkańców w ogóle chciała uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, we wpływaniu. Czy to jest tak, czy rzeczywiście tylko organizacje mają reprezentować mieszkańców i jak to zrobić, żeby one rzeczywiście były reprezentacjami mieszkańców, no bo bywają też organizacje, które po prostu są dla bardzo partykularnych interesów powoływane. Wydaje mi się, że podstawą to jest budowanie siły społecznej, która wyraża realne interesy ludzi, ale jednocześnie ich uczy. No to jest to, o czym pani wspomniała, tak, że ta gra partykularne, moje, lokalne, a wy tam to się idźcie gdzieś tam, nie? Ona się cały czas toczy. Tym, że ja w Poznaniu mam poczucie, że przez ostatnie lata przede wszystkim dominował konflikt władzy mieszkańcy. I te takie poziome konflikty, one są, ale nie są dominujące. Także to mi się wydaje najważniejsze. Uczenie się i budowanie siły społecznej. Forma partyjna w Polsce, ona nie to, że obiektywnie jest do niczego, tylko wydaje mi się, że sytuacyjnie w Polsce się skompromitowała. Halo ludzie to zawłaszczyli. Znaczy, ale to się tak dzieje po prostu, że w polityce działa, w Polsce przynajmniej działa prawo Kopernika, Gresshama zastosowane do ludzi polityki, czyli gorsi ludzie polityki zastępują tych, którzy byli lepsi, bo są bardziej bezwzględni, bardziej cyniczni, mają większy power, jak gdyby, bo tutaj bardzo istotna jest motywacja, tak? Jeżeli z gorszego poziomu startuje, ma większe motywacje, żeby się drapać wyżej. Czy taka droga, jaką wybrała na przykład Ula, czyli wejście do partii trochę po to, żeby też realizować tak naprawdę interesy społeczne, czy po prostu przejmowanie, próba przejęcia jakby całego systemu, co próbowali robić my poznaniacy, czy może jeszcze jakaś inna droga? Już nie będę pokazywała palcem na siebie, czyli wchodzę na przykład do administracji i tam próba trochę ożywienia tych narzędzi, które są, tak, dostępne. I też przyznam, że ja z perspektywy wojewódzkiej, no to jest naprawdę jest masakra generalnie. Aktywizowanie ludzi, nie mam na to dobrego pomysłu. Myślę, że to jest rzeczywiście kilkanaście lat mocnych prac, przynajmniej będę miała zajęcie. Myślę, że odpowiedź jest prosta. No, wszystkimi metodami trzeba to robić. Może jeszcze dopytam w takim razie. Ale z tych, które padły tutaj, no to myślę, że trzeba jeszcze wrócić. No dopytam o inną kwestię w takim razie, taką trochę. Ja rozumiem, że każda z tych metod ma pewne plusy i minusy. Jakie widzicie w każdej z nich? Oferta NGO trzeciego sektora nie odpowiada na realne potrzeby ludzi. Ludzie są gniewni i głodni. Coraz bardziej, tak? Ruch ACTA i te późniejsze nazwy to wręcz bardzo dosłownie. Jesteśmy wkurwieni. Taka witryna jest internetowa. I tutaj NGOsy jakby, wiesz, właśnie będąc pewnego rodzaju atrapą, głaskane po główce, to wy jesteście społeczeństwem obywatelskim, tak? A tamci są roszczeniowcami. Nie zauważają, że tam jest, to są ci ludzie, już są aktywni, tak? Tylko, że nie uczestniczą. Uczestniczą w czymś, co jest ich własne, gniewne, niezorganizowane. Nie ma tam ani wiesz, ani struktur, ani ten, jest na pewno gniew.
I tu jest, moim zdaniem, my powinniśmy też jako społecznicy, jeżeli chcemy, to jest odpowiedź na pytanie, jak zrobić, żeby większa ilość ludzi uczestniczyła. No odpowiadajmy na ich faktyczne potrzeby. Nie jest ich potrzebą, ich trzecią czy pięciorzędną potrzebą jest pójść na piknik jakiś tam teatralny, tak, czy na coś takiego. Pierwszorzędną potrzebą jest ich potrzeby są kształtowane przez głód, tak, ale przez rozbuchany taki system konsumpcji, tak, który każe im coraz więcej. Więcej. Trochę co, to dlaczego nie ma, wiesz, wysypu po prostu na przykład organizacji, które są w ruchu, wysypu nie ruchu, mu były, w ruchu lokatorskim, albo no, tego typu inicjatywy, bo to jest jeszcze mózgi no, są. To swoją drogą, ale nie, ale zobacz, no Lech powiedział dwa przykłady bardzo, bardzo ważnych, socjalnych, odpowiadających na realne potrzeby bardzo dużych rzesz ludzi, ruchy, to był właśnie i Rydzyk, i Lepe. Kiedy po prostu nastąpiła ta transformacja, jest taki ruch, jest taka tendencja w organizacje pozarządowe, powstały dużo organizacji pozarządowych, było bardzo dużo wolontariuszów i potem obserwuje się taka powolna po prostu spadek ilości organizacji pozarządowych, które tworzą się, które są aktywne i nowo powstały. I jedna rzecz też, którą można zobaczyć, to jest to, że z ogólnej puli środków, które są przeznaczone dla organizacji pozarządowych, to po prostu coraz bardziej następuje taka sytuacja, że coraz mniej organizacji dysponuje coraz więcej pieniędzy. Tak jest. Klasyczny przykład. I to jest, no. I to po prostu i tak jest, i tak będzie, bo po prostu powstały organizacje pozarządowe, które są po prostu specjalizowane do jarki na po prostu siedzibami w Warszawie. Dlatego to, co mówi Szymon, po prostu o niezbędności po prostu, żeby organizacje pozarządowe stały się, wytworzyły się przedsiębiorstwami, samodzielnością ekonomiczną, po to, żeby one w ogóle przetrwały, to jest po prostu niezbędne. I to i na tym jest naprawdę warto myśleć. I czy to ma być tak jak poprzez robienie takich mini składek, że dużo ludzi płata takie kampanie, czy przez no po prostu o tym trzeba myśleć, bo za chwilkę po prostu się skurczy po prostu. Cała ta nauka na temat właśnie jak sobie poradzić pieniądze, jak tworzyć jakieś alternatywne rynki, jak te spółdzielnie, jak sobie po prostu dać radę, to rzeczywiście jest klucz do tego, żeby docierać do ludzi, bo to odpowiada na ich po prostu największe bolączki. No, to czyli jakby uniezależnienie się sektora od tej sfery administracji i dotacji publicznych. To znaczy i wtedy plus nawiązanie kontaktu z najbliższymi. Po prostu z tymi, ze swoim najbliższym rynkiem właśnie. Rynkiem rozumianym jako najbliższe otoczenie, a nie broń Boże jako zasady. Z najbliższymi urzędnikami, z najbliższymi biznesmenami, z po prostu klientami organizacji. Czy wpływać, tak? Czyli jak de facto włączać się w decyzje polityczne, czy na poziomie lokalnym, czy na poziomie krajowym. Chciałabym zacząć od Uli. O tym, że powiedziała, jakie są plusy, jakie widzi ewentualne minusy tego wchodzenia między innymi, tak jak zrobiłeś, że wyszłaś z ruchu społecznego i jesteś w tej chwili, no, było nie było, członkiem partii. Tak? I jakie to daje możliwości, jakie plusy, jakie minusy. Bo przypomnę, mieliśmy też takie rozmowy i nawoływania, ja to słyszę też ze strony niektórych organizacji, nie bawmy się w jakieś ciubawki, wchodźmy po prostu do partii i przejmujmy je. Nie wiem, może niewiele będzie osób tak zdesperowanych jak ja w pewnym momencie. I dlatego wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem na dziś, jeśli w mieście nie ma takiego bardzo silnego i dobrze i szeroko postrzeganego ruchu jak w Poznaniu, to moją propozycją jest to, żeby jednak organizacje pozarządowe wspierały działania tematyczne konkretnych radnych, którzy tym tematem są zainteresowani. Na pewno bycie w partii powoduje to, że
łatwiejsza jest ta droga dotarcia do pewnych osób, tak? Nie odbijasz się od tych drzwi, mówisz tam, pani Wiesiu, coś musimy z tym zrobić, tutaj jest taki pomysł, ludzie coś tam robią, więc jest to łatwiejsze do przepchnięcia, szybciej się po prostu to robi. Niż w pozycji radnego niezależnego na przykład, tak? Na pewno radni niezależni takiej siły nie mają, natomiast no, na pewno ideałem jest to, żeby takie ruchy społeczne w Radzie Miejskiej się po prostu znajdowały, żeby tam miały kluby. No to jest zupełnie co innego, ewentualnie tak jak robi to Partia Kobiet, no startowanie z listy, ale nie bycie w tej partii, tak? Pytanie jest trudne, czy wchodzić z list partyjnych. No ja mam ten komfort, że nie mam jakby tego dylematu, bo robimy coś, co przynajmniej jako sami uznajemy, że ma jakąś wartość. Jesteśmy w wielu kwestiach jakby stajemy w kontrze, mamy inne zdanie, mamy swój program, staramy się go zrealizować, wykazujemy, co partie polityczne robią źle lub jak robić powinny. Także, natomiast w wypadku, kiedy faktycznie organizacje społeczne są słabsze w jakimś środowisku czy w jakimś mieście, no być może, że jest to jakieś wyjście. W Poznaniu jest tak, że jakaś część radnych miejskich, strzelam około na 37 osób, no może jest to 5, może 7 osób, to są działacze nie do końca partyjni, ale działacze osiedlowi. To są ludzie, którzy w tych radach osiedli, była też reforma w Poznaniu, ale oni są dosyć dobrze w tych swoich środowiskach rozpoznawani i zapraszani albo na listy partyjne, albo w ostatnich wyborach przez prezydenta Grobelnego. I ci ludzie funkcjonują. Natomiast czy to są wartościowe jednostki w Radzie Miasta? No powiem szczerze... Ale no... jesteś miły. Drugi, trzeci gatunek. No nie do końca. Każda forma, na przykład te rady osiedlowe, rady dzielnicowe, bo to jest różne struktury są w różnych miastach. Mi się wydaje, mam wrażenie, że u nas po tej reformie i po tym naszym też występie w wyborach, rady osiedli stały się jakimś silnym dosyć podmiotem. Tak w połowie mniej więcej mamy na nie wpływ, może nawet więcej niż w połowie, więc to też jest tak, że można koordynować pewne działania, ale to jest taka forma, o której nie mówimy tutaj, czyli taki najniższy szczebel samorządu, który nie do końca jest autonomiczny, nie? No, także każdy rodzaj zaangażowania, który jakby no, aktywizuje ludzi, tak? Czyli upodmiotawia jak największą liczbę ludzi. Ludzie u władzy muszą się bać obywateli. Wtedy jak się boją, to są trochę lepsi. Albo powiedzmy nie ma tej negatywnej selekcji. Także myślę, że to jest tutaj to, co ja wiem, to co wiem tutaj ze Szwajcarii. Boją się obywateli. Boją się obywateli. Bo obywatele mają wpływ na nich. To teraz trzeba znaleźć, w jaki sposób sprawić, żeby się bali. Ja nie lubię tych modeli konfrontacyjnych. Nawet kiedyś z Lechem właśnie gadaliśmy o tym, że my tak naprawdę to, co my tutaj jakieś to wariactwo takie życiowe uprawiamy, to właśnie między innymi po to, żeby potem nie musieć na placach oglądać stojących gilotyn. Bo to jest jakby ta taka postępująca oligarchizacja życia wywołuje z drugiej strony nastroje totalne. I my tutaj jesteśmy w pewnym sensie reformistami takim, że to co my robimy tutaj jakby, czyli taka świadomość, działalność społeczna, ale też społeczno-polityczna, tak można by to nazwać, jest jednak, no ja już się wyleczyłem z Teda Kaczyńskiego i z myślenia o wysyłaniu bomb do różnych tam ludzi, bo to też to już do wyżdola, bo z drugiej strony tak, to co ty mówisz, ten efekt, takie myślenie kiedyś? Efekt etyczny, no tak, ja byłem znany fanem Teda Kaczyńskiego, to więc tego rewolucjonizmu się można oduczyć, no bo to jest też kwestia takie nabrania trochę pokory wobec życia, że to nie my jesteśmy najmądrzejsi, tak, że tych interesów jest tutaj masa i to wcale nie jest tak, że my mamy tutaj monopol, naprawdę, ale kiedy 2 miliony ludzi podpisało wniosek o referendum i ten wniosek został zarzucony, no to znaczy, że władza ma gdzieś, co te 2 miliony sobie ludzi myśli, tak? To jest jednak, to są dorośli ludzie, to ile to jest procent wyborców? No chyba dosyć znaczący procent wyborców, prawda? Więc w tym momencie władza pokazuje, że wy to se tam róbta co chceta, a my sobie też będziemy robili co chcemy. No to okej. I to idzie na konfrontację, na coraz większą konfrontację, coraz większe takie zwarcie w ringu, gdzie nie wiadomo, czy to będą takie łagodne scenki jak z ruchu Okupaj,
czy jednak będzie troszeczkę mniej sympatycznie? No jeżeli powodujemy strach, to raczej chodzi o właśnie o respekt, o to, żeby nas szanowano, żeby władza publiczna czuła oddech na plecach. Natomiast jeżeli się zdarzają takie sytuacje, że urzędnicy czy też radni się nas boją, no to nie jest tak, że to jest tam jakaś pałka nad głową, nie ma przemocy fizycznej, wszystko co się dzieje jest zawsze w granicach prawa. Jest też generalna taka uwaga, że te wszystkie samorządy, które mogą się znaleźć w ciężkiej sytuacji, a tak się zdarzy, które postawią na zagospodarowanie tego potencjału społecznego, który jest w organizacjach i w zwykłych mieszkańcach, czy też w radach osiedli, to może się okazać, że te samorządy po prostu wygrają, że tam będzie, że będzie dobrze, że będzie lepiej. Zamiast się bić i boksować, ja nie wiem, na ile to się dzieje we Wrocławiu, że to jest dobrze, tak? Bo my tego nie wiemy. No, z opowieści chłopaków wynika, że po prostu jest super, natomiast ja mam wrażenie, że to tak pewnie nie do końca jest. Nie? Ale no, jeżeli władza publiczna rozsądnie wykorzysta ten potencjał, to na pewno taki samorząd, taka gmina będzie działała dobrze i lepiej. Mieszkańcom się będzie żyło, będą się utożsamiali z władzą, z organizacjami i powinno to wszystko lepiej funkcjonować. Teraz podstawowy problem jest taki, jak decydentów, władzę, radę miasta, prezydenta, wójta, burmistrza przekonać do tego, żeby zastosowali taki punkt widzenia, tak, żeby oni zaczęli w ten sposób działać. No i tu znowu dochodzimy do tych metod, wokół których jakby się plączemy, tak? Albo będziemy władzę przejmować, albo będziemy ich straszyć, albo będziemy wszystko edukować trochę. I znowu jest tak, że trzeba robić wszystko razem. Co robić, jak wpływać skutecznie przez ruchy społeczne na politykę lokalną i ponadlokalną? Mnie się urodził tutaj taki mały bardzo pomysł, żeby organizacje pozarządowe były zapraszane na komisje Rady Miejskiej na konkretne tematy, żeby komisje grupowały tematy pod kątem uzgodnienia tego omówienia tego tematu z organizacjami pozarządowymi. To jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. Druga rzecz, że być może powinno się odbyć, na przykład odbywać spotkanie przed kształtowaniem nawet projektu budżetu z Radą Działalności Pożytku Publicznego, ale nie tylko prezydenta, ale również Rady Miejskiej, tak żebyśmy wiedzieli, jakie jest spojrzenie organizacji pozarządowych na to, co w tym budżecie powinno się pojawić. Być może taka siła spowoduje, że na ten budżet spojrzy się troszkę mniej administracyjnie. Być może on będzie ukształtowany na takiej zasadzie bardziej dla ludzi, a nie co nam się wydaje, że to już jest postanowione i to już musi iść. Czyli tu myślałem sobie o pewnych narzędziach, tak w dwóch słowach powiem, jak taka mi się triada operacyjna ułożyła. To są organizacje, media i prawo. Są jak gdyby taka triada, bo jeszcze jest polityka, czyli wybory i akcje protestacyjne, ale to są, znaczy wybory są odświęte, akcje protestacyjne generalnie organizowane nie wychodzą. Właśnie paradoksalnie wychodzą żywiołowe. Natomiast na przykład ten marsz to był przeciw euro głośno, to nagłaśniany, no to w sumie nie wyszedł, tam było kilkaset osób. Także te trzy elementy, każdy można rozbudowywać, czyli na przykład kwestia mediów, kontakty z mediami, własne media, mieszane i tak dalej, też kwestia prawa. No, tutaj o tym nie mówiliśmy, natomiast to co jest pewną tajemnicą tego, że nam się pewne rzeczy udały i że czują wobec nas respekt władzy, to są też wygrane sprawy w sądzie z tymi władzami, czy one jak gdyby wiedzą, że my jesteśmy na tyle kompetentni, że jak coś spieprzą, to przegrają. Więc prawo i media to jest właśnie takie podstawowe narzędzie, moim zdaniem, takich NGO-sów, które nie chcą siedzieć cicho i przyklepywać, tylko jakby rozwiązywać pewne problemy. W całej tej nieprzejrzystości obecnej sytuacji, tak jak mówisz, że nie wiemy, co będzie tak na dobrą sprawę, bo mogą być uruchomione żywioły, nad którymi nie zapanuje. Natomiast jako strategia, bo to są narzędzia, jako strategia mi się wydaje, że to jest to, co mówimy. To znaczy budujemy siłę społeczną. Jeżeli ja na przykład uważam, że Kongres Ruchów Miejskich to wymaga czasu, żeby to była siła społeczna, bo jeżeli my idziemy do Sejmu, to po prostu trzeba mocno urosnąć, żeby tam w ogóle nas wpuścili do sieni, nie?
chociaż się staramy i chodzimy koło tych posłów, ale taki kierunek na siłę społeczną, bo demokracja to jest grasik. Nie stworzymy siły społecznej lokalnie czy tematycznie nawet. No, taką siłą społeczną są ruchy kobiece. Się okazało, że pewne rzeczy przepchały. Rowerzyści, ekolodzy w niektórych sprawach, ludzie kościoła czy Trzech Króli załatwili, ale też na przykład społeczności lokalne, które odwołały niedawno radę, wyście odwołali prezydenta, w Bytomiu radę i prezydenta, także to działa. I taki jeden jakby kierunek, który jest tutaj, którym my próbujemy obecnie, jesteśmy na takim etapie, to jest instytucjonalizacja. Czyli budowanie istnienia, mówię trochę tak jak trochę innym językiem, a może to coś podobnego, Szymon, że tworzymy instytucje społeczne, które są niezależne, które są kompetentne, które są zorganizowane. I to jest szalenie trudne, bo ja na przykład wyobrażam sobie, jak urzędnik ma do czynienia z 15 NGO-sami, to on nigdy nie wie, kto mu przyjdzie na spotkanie, bo to są wszystko amatorzy, którzy są obciążeni czym innym. Jeżeli nie stworzymy silnych instytucji, które będą partnerami bądź dobrymi przeciwnikami władzy tam, gdzie jest problem, to nie będziemy, po prostu nie będziemy w grze. Nie? Zawodowych aktywistów, ale ja na to musi mieć kasę. Bo tak? Zawsze rozproszenie działa w ten sposób, że kiedy nie słucha się de facto w większości na przykład tylko tej, która jest wygodna, a zwykle tak, przychodzi tak. Ileś ruchów społecznych, tak. Każdy ma swój inny pomysł. Albo kogoś, kto hałasuje się w sobie swojego. Albo się stwarza swój własny ruch społeczny, który przychodzi i zawsze ma taką opcję, jak akurat władza. Nie? Kończąc, to zresztą tutaj padło, to róbmy swoje, tak? Czyli wydaje mi się, budowanie instytucji, przez które przede wszystkim rozumiem ludzi. Znaczy ludzi o określonych kompetencjach i pewnym też morale, czy na przykład tutaj mówimy o odpowiedzialności, mówię demokracji, ja mam prawo. To mnie też wkurzał kolegów. Ja mam prawo, coś tam. A jakie będą konsekwencje? Czy czujesz się odpowiedzialny za to, nie? O też pewnej więzi, to jest to, co mówimy tu o tych kontaktach. To wszystko razem jest trwałe, bo ludzie są trwali, bo tam pieniądze, lokale, to tam się zmienia. Natomiast ludzie, którzy są, to jest coś, wydaje mi się, że to może przetrwać też ewentualną zawieruchę, jakąś nie wiadomo co. Że będziemy w tych więziach i będziemy coś dalej tworzyć. Dziękuję bardzo wszystkim panelistom za zabranie głosu i za głos z sali. No i co, i mam nadzieję, że będziemy wszyscy dalej robić swoje. I do zobaczenia w takim razie na wieczornej części też spotkanie w Ekspresie.